Dinozaury, wielkie gady z ery mezozoicznej, które przez kilkaset milionów lat panowały na świecie, wzbudzały zainteresowanie i nie tylko zainteresowanie, bo fascynowały i paleontologów, i zwykłych ludzi zainteresowanych ogromnymi kosteczkami. Polska Akademia Nauk urządziła cykl, szereg wypraw naukowych na pustynię Gobi w celu ich zdobycia dla polskich muzeów. Dlaczego pustynia Gobi? Pustynia Gobi i te tereny Azji Środkowej od 150 milionów lat nie były zalewane przez fale morskie. Dotychczasowa historia polega na tym, że na ogół pewne tereny zostają zalane przez morze, następuje tak zwana agresja morska, która niszczy istniejące dotychczas skały. Prawda? Tam nie było takich możliwości i była okazja, że mogły się zachować skamieniałe szczątki zwierząt sprzed milionów lat. Tu trzeba powiedzieć, że w okresie mezozoicznym był zupełnie inny układ lądów niż obecnie. Afryka była połączona z Ameryką Południową, Europa prawie całkiem połączona z Eurazją, znaczy Ameryka Północna z Eurazją i na dole był jeden wspólny kontynent, z którego w skład wchodziła Australia, Antarktyda i Indie, Półwysep Indyjski. To było około 130 milionów lat temu. Na skutek, prawda, tego, że cała Ziemia składa się z takich płyt, które sobie na tym, Boże, tutaj to wszystko trzeba było teraz mówić, że wnętrze Ziemi jest wypełnione taką magmą, prawda, tu płynną i te płyty są na tym zawieszone, a tam są kontynenty, morza, wszystko. To wszystko się rusza i wędruje. I powiedzmy, jak te 130 milionów lat tutaj sobie kontynenty na południu były razem, to już powiedzmy około 100 milionów lat temu to oderwały się, prawda, od tego Indie i zaczęły wędrować na północ. Później około 70 milionów lat rozdzieliły się Australia, Antarktyda, a Indie dotarły mniej więcej do równika. Ten ruch trwał przez miliony lat i w okresie paleocenu to już te Indie, prawda, dotarły poza równik, a w okresie eocenu już jakieś 40 milionów lat temu zderzyły się, prawda, z kontynentem Eurazji i zaczęły wtedy, prawda, się dziać rzeczy straszne. Bo przez ten cały czas to tam na strefie tej Eurazji w południowo-wschodniej była tak zwana strefa subdukcji, gdzie okładały się różne te osady i później to się zaczęło wypiększać, jak te Indie dotarły tutaj do Euroazji. I teraz sobie wyobraźmy, co musiało się wtedy dziać, bo jak teraz była ta zderzenie płyta, czy jest napór płyty australijskiej z Eurazją na wyspie Jawa, prawda, w 2001 roku, wtedy tylko się Jawa podniosła o 8 cm. Spowodowało to takie, prawda, i trzęsienie ziemi, i katastrofę, i falę tsunami zginęło w ramach tego prawie ćwierć miliona ludzi. Fukushima, Japonia się podniosła o 14 stopni, też katastrofa straszna. A to wtedy, co się musiało dziać, jak te Himalaje wspinały się na te 8 km, prawda. No. I to spowodowało to, że do tego czasu Azja Środkowa była krainą Mlekiem i Miodem płynącą. Żyły sobie na początku dinozaury, później żyły paleogeniczne ssaki duże. A kiedy wypiętrzyły się Himalaje, to wtedy się tam odciął dopływ monsunu deszczonośnego na te tereny i one stopniowo zamieniły się na pustynię, taką dzisiejszą. Teraz trzeba powiedzieć, że wobec tego, że to 150 milionów lat nie było zalewane przez morze, to pod koniec
XIX wieku na terenach Jawy odkryto Pithecanthropus erectus, a tego małpoluda jawańskiego go nazwano, w Chinach człowieka pecińskiego. Dzisiaj one są, prawda, zaliczone do rodzaju Homo erectus, bezpośredniego przodka Homo sapiens, czyli człowieka. I amerykański najsłynniejszy paleontolog, profesor Henry Osborn, wysnuł teorię, że ponieważ tam znaleziono chyba tego erectusa, to że siedziba rodzaju ludzkiego nie była w Afryce, tylko prawdopodobnie była na terenach Azji. No i żeby jakieś tam porobić poszukiwania. No jakoś to się trochę przeciągało i dopiero w latach 1920-1930 amerykańskie Muzeum na Historii Naturalnej urodziło 5 wypraw na pustynię Gobi w poszukiwaniu tych, prawda, najstarszych ludzi. No i też była tam teoria, że prawda, tam mogły się tam rozwijać ssaki i to wszystko w tym czasie. Wyprawy amerykańskie były z wielkim wozołem robione, bo wtedy nie było po kolei. Prawda. Amerykanie jechali do wschodnich wybrzeży Chin i przez całe, prawda, Chiny samochodami na tą pustynię Gobi się przezierali. Były historie takie, że napadali na gdzieś walczy, toczyli walczy ze zbójnikami, którzy jeszcze wtedy tam działali, było wesoło. Kierownikiem wypraw amerykańskich był niejaki Roy Andrew Chapman, i paleontolog, i taki obieżyciel, taki trochę awanturnik. Co jest ciekawe, on stał się wtedy w sensie pierwowzorem słynnego Indiana Jonesa, bohatera filmu Spielberga, prawda. Amerykanie odkryli tam, no ludzi nie znaleźli, szczątków, co było głównym zadaniem, ale odkryli bardzo bogate złoża kości dinozaurów i ssaków kredowych, ssaków łożyszkowych w Majdzaku. No i też jako duża ciekawostka była znaleźli pierwszy raz jaja dinozaurów skamieniałe. Później, po II wojnie światowej, Radziecka Akademia Nauk urządziła tam 3 wyprawy w latach 1946-1949. One już były prowadzone na wielką skalę, bo Amerykanie nie mieli szans na prowadzenie poważnych prac wykopaliskowych, więc jak powiedzmy znaleźli szkielet, to brali czaszkę i coś co najciekawsze z tego. No i to prawda wylądowało w Nowym Jorku w muzeum. No Rosjanie już jeździli dużymi ekipami po 40 osób, prawda, normalne były prace wykopaliskowe i wydobywali szkielety całe. No i są takie śmieszne historie, że powiedzmy w Nowym Jorku jest głowa od dinozaura, a reszta szkieletu jest w muzeum w Moskwie. Jest parę takich tam znalezisk. No i Rosjanie odkryli kotlinę Demektu, w której są te największe złoża tych dinozaurów dużych. Tam oni wydobyli 10 szkieletów tarbozaurów i kaczodziowych dinozaurów. No i następna się zdecydowała Polska na wyprawę na pustynię Gobi. W 1961 roku w Warszawie odbyła się konferencja naukowa prezesów, jak to się wtedy mówiło, bratnich krajów obozu wschodniego. I na tej konferencji najsłynniejszy nasz w tych czasach paleontolog, profesor Roman Kozłowski, z profesorem Szyrendybem, prezesem Mądrowskiej Akademii Nauk, zaczęli mówić, że dobrze by było, żeby Polska też tam zorganizowała te wyprawy. Profesor Szyrendyb się jakoś tym bardzo zainteresował i zachwycił. I w 1962 roku delegacja panu z profesorem Kozłowskim na czele pojechała do Ulan Bator i po pertraktacjach załatwili, że Polska urządzi 3 ekspedycje na pustynię Gobi w latach 63-64-65. W 1963 roku pojechała wyprawa rekonesansowa, 5 osób pod kierunkiem
pracownika naszego Muzeum Ziemi, szefa wtedy pracowni, działu paleozoologii, docenta Juliana Kulczyckiego, która przyjechała do tej Mongolii ponad 8 tysięcy kilometrów, wytypowała miejsca, gdzie warto by te prace wykopaliskowe prowadzić. Okazało się na przykład, że właściwie prawie wszystko trzeba zawieźć z Polski. Włącznie z benzyną dla Stara 66, bo on jeździł na wysokooktanowej benzynie, a tam tylko była dostępna niskooktanowa, bo wyprawa Arkonesa miała do dyspozycji Stara 25, który się okazało, że jednak na tych trudnych, gowiskich warunkach, zwłaszcza tam na pustyni, nie za bardzo sobie dawał radę. Więc na naszą ekspedycję już dostaliśmy ze Starachowic, wypożyczyliśmy Stara wojskowego z napędem na trzyosie, Stara 66, który tam idealnie pracował. Później się okazało, że na przykład namioty normalnie kupowane nie wytrzymały tam 3 dni, bo było wszystko, prawda, przez te wichury gowiskie momentalnie podarte. Także wytwórnia namiotów w Legionowie według projektu Maćka Kuczyńskiego, naszego kierownika technicznego, uszyła nam specjalne namioty wzmacniane skórą, które się okazało, że prawda, dopiero one tamte trudne gowiskie warunki wytrzymały. Tak samo całą żywność prawie trzeba było wziąć z Polski. No i w 1964 roku od początku marca rozpoczęły się przygotowania w Zakładzie Paleontologii na Żykach i Wigurach. Był magazyn, kupowało się to wszystko, sprowadzało i w lutym zaczęło się, a w marcu wyjechały 3 wagony sprzętu, 3 wagony kolejowe zadane sprzętem do Ulan Bator. Myśmy wyjechali w drugiej połowie maja, ekipa była 11-osobowa, no i sobie wylądowaliśmy w Ulan Bator. Czyli w 1964 roku miałem 28 lat. Tutaj są uczestnicy naszej ekspedycji. Po kolei od lewej strony stoi Wojciech Skarżyński, profesor Magdalena Borsuk-Białynicka, profesor Ryszard Gradziński, profesor Ryszard Lefeld, doktor Szulimski, doktor Jakubowski, Gwidon, kierowca i absolwent ASP w Krakowie Dobiesław Walknowski, drugi asystent techniczny, kierowca drugiego samochodu Wiesław Maszek, pani profesor Teresa Mariańska, pan profesor Kazimierz Kowalski, kierownik ekspedycji i kierownik techniczny inżynier Maciej Kuszyński. Ulan Bator wyglądał zupełnie inaczej jak dzisiaj. No było w porównaniu z Polską czy z Moskwą, to było tam prawie pustynia, nie było prawie w ogóle samochodów, nieliczne jeździły po ulicach, prawda, spotykało się jeźdźców na koniach czy na wielbłądach normalnie jeżdżących po ulicach. Przez kilka dni rozpakowywaliśmy tam cały przywieziony przez nas towar. I mniej więcej po tygodniu, kiedy się rozpakowaliśmy, to prawda, zostało to załadowane na te 2 samochody oraz wypożyczyliśmy przyczepę od jakiejś tam firmy mongolskiej, bo przecież to wszystko trzeba było zawieźć, włącznie z tą benzyną dla tego Stara. Po tygodniu pobytu w Ulan Bator wyjechaliśmy. No niestety ujechaliśmy tylko kilkadziesiąt kilometrów i okazało się, że w przyczepie pożyczonej prawie się urwało koło, więc trzeba ją było rozładowywać. To było przed wieczorem, no i na cały następny dzień był stracony, bo trzeba było tą przyczepę zawieźć do Ulan Bator i jakoś załatwić następną już w lepszym stanie technicznym. A co było najgorsze, to ja musiałem pracowicie w tej przyczepie nasmarować resory i wszystko i się pół dnia pod nią siedziałem i ją tym smarowałem się i okazało, że na darmo.
No, Mongolia wtedy była taka, że powiedzmy asfaltowej szosy było 17 kilometrów, a dalej już się jechało na przełaj. Były wykryte takie, znaczy trakty takie wyjeżdżone, z tym, że czasami jak wpadał deszczyk, to tam się zbierały woda, robiły się kałuże, jakieś takie, prawda, błota i to wtedy się omijało z boku. Drogowskazów tam nie było, więc trzeba było bardzo uważać, bo dochodziło do takich historii, że gdzieś takie właśnie było rozlewisko, byśmy wzięli najbardziej prawą drogę skrajną, no i pojechaliśmy dalej. I mieliśmy, a mieliśmy jechać jak gdyby lewą drogą do miejscowości Bandał obok, gdzie się mieliśmy spotkać z Mongołami. No a myśmy dojechali do miejscowości Mandał Gobi. No nie szło się, żadnych Mongołów tam nie było, tych naszych. No to prawda konsternacja się tego, nie wiadomo co i jak. Się dogadaliśmy z miejscowymi ludźmi, że nie jesteśmy w tym mieście, w którym powinniśmy być. No ale tam na szczęście wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, czy do Dzadgad, gdzie wreszcie żeśmy się z Mongołami spotkali. Tutaj są zdjęcia dróg. Tam bardzo często widzieliśmy już duże ilości szkieletów zwierząt, bo poprzednia zima była dosyć surowa. I tutaj na terenach stepowych to dużo leżało jakichś, prawda, zdechłych koni, które nie przeżyły zimy, jakichś innych zwierząt, prawda, to było wszystko. No oprócz tego też życie kwitło, że czasami się jechało, no to z samochodu się widziało miasta. Kopczyki, jakieś susły, prawda, świszczaczki, toś, bo wszystko, miliony tych zwierzaczków sobie tam żyły. Miały jedno, jak samochód jechał, to one sobie się nie przejmowały. A jak samochód stawał, to od razu wszystko się chowało. Dlaczego? Bo Mongołowie polowali na te świszczaki nazywane tarbaganami, dla ich tłuszczyku podobno bardzo smacznego. I te zwierzaki już były nauczone, że jak się samochód stanie, to może rozleć się strzał, to na wszelki wypadek się wszystko, prawda, chowało. No i też takie tam imponujące na tych stepach były widoki stad koni zdziczałych, prawda, to jak takie stado kilkaset koni się spłoszyło i ruszyło galopem, to prawie na tym samochodzie się czuło, jak ziemia się trzęsie. No też po drodze tam mijaliśmy na przykład takie kopce usypane z kamieni, to się nazywa obo. To były jakieś takie miejsca albo nawiedzane przez złe duchy, albo coś takiego i obowiązkiem naszym było się tam zatrzymać i coś do tego dołożyć. No najczęściej się dokładało kamyczek, to tam można było znać i pieniążki, dokładali jakieś szmatki i te takie święte miejsca były. One też najczęściej służyły jako drogowskazy, że było wiadomo, że przy tam czwartym obo to należy może skręcić tu albo tego, żeby dobrze trafić. Tutaj w tym Mandał Gobi, gdzie byliśmy, no to też była trochę taka sensacja, bo stare nasze, prawda, nie mają maski z przodu z silnikiem. Wygląda, żeby ten samochód nie ma maski, więc musieliśmy się bardzo pilnować, jak się zatrzymywaliśmy, to zawsze jacyś Mongołowie po ten samochód wchodzili i szukali, prawda, gdzie jest ten silnik. Także się ruszało, to trzeba było sprawdzać, żeby nie przejechać takiego delikwenta. No, z tym, że powiedzmy tam było trochę do pierwszych stanowisk, gdzie mieliśmy kopać jakieś 1200 kilometrów i w sumie te 1200 kilometrów jechaliśmy prawie tydzień. No jeden dzień był stracony na to no, z powodu kłopotów z przyczepą. Tam początkowo były tereny właśnie typowo stepowe, dużo było zieleni, wszystkiego, później się zaczęły tereny
takie bardziej już półpustynne takie, że więcej się z takich terenów spotykało, no, że nie było trawy. Tutaj po drodze mijaliśmy też w niektórych miejscach siedziby mongolskie. Oni jeszcze wtedy w większości prowadzili koszowniczy tryb życia i powiedzmy sobie wędrowali ze swoim stadem tutaj na tych terenach przed Altajem Gobińskim, to głównie hodowali kozy, owce, prawda, w niektórych miejscach krowy i to sobie te stado przepędzali. Jeżeli stado już wyjadło trawę w okolicy, no to prawda, pakowali jurty, przenosili się kilkanaście kilometrów dalej na następne obozowisko i tak sobie tam wędrowali. No tutaj po paru dniach dojechaliśmy właśnie do gór Bansajchan, wchodzą ze skład Altaju Gobińskiego, tak? Mają ponad 2800 metrów wysokości, a przed nimi jest Dawan Zadgad, stolica Aimaku południowo-gobińskiego, czyli takiego no, wojewódzkiego miasta, tam największego na południu Gobi, na południu naszej Mongolii. I tam mieliśmy takie dosyć dziwne przeżycia, bo to był już koniec maja właściwie i jak jechaliśmy do tych gór Bansajchan, to mieliśmy około 30 stopni ciepła. Później przyjechaliśmy na przełęcz w tych górach, gdzie był śnieżyca i było minus 5 stopni. Po zjechaniu i przejechaniu kilkunastu kilometrów przez te góry, zjechaliśmy już na pustynię Gobi, gdzie momentalnie wyskoczyło 40 stopni ciepła. Czyli w przeciągu jednego dnia mieliśmy taką huśtawkę klimatyczną. Tutaj też z takich ciekawostek, to tutaj Mongołowie tam najczęściej jeżdżą na konikach. Te koniki są trochę mniejsze niż nasze. No i tutaj była taka ciekawostka, że siodło miało takie ozdoby ze srebra, takie kwiatki. Że jak myśmy za to wsiadali, na tego konia, no to cyk wiadomo podskakuje, te kwiatki mu się wbijały w siedzenie, no i dosyć boleściwa była jazda na tych koniach. Mongołowie jeżdżą na stojąco. No ale u nas to się jeździ, że się w tym siodle siedzi. Tutaj na zdjęciu widać ładnie te kwiatuszki. No tutaj jest Gurban Tes. Miasto, stolica jak gdyby powiatu. No to tam były dwa budynki murowane, w jednym się mieściły urząd powiatowy, a w drugim się, prawda, no nie wiemy co. W każdym razie tam był hotel jurta i tam po raz pierwszy żeśmy sobie w takim hotelu jurcie zanocowali, bo nie chciało nam się stawiać namiotów. Też tam był skup wełny wielbłądziej, która, prawda, jest bardzo dobrym materiałem do wyrobu wełny i koce z tej sierści wielbłądziej są bardzo ciepłe i ładne i tam właśnie tutaj Mongołowie tą sierść przywozili w takich workach. No i tutaj też trzeba powiedzieć, tamte wielbłądy na terenach pustyny niby wyglądają na dzikie, ale one nie są dzikie, bo prawda są czyjąś własnością i na wiosnę, kiedy przychodzi pora rodzenia się młodych cielaszków wielbłądzich. Pan Mongoł wsiada na wielbłąda, bierze arkan, czyli takie lasso na takim długim patyku, jeździ po pustyni i szuka swoich wielbłądzic ciężarnych. One mają wypalone znaki, prawda, w tylnej części ciała i to te wielbłądzice ściąga pod jurtę, wiąże do sznurkiem i jak się małe rodzą, to trzeba zrobić dwie rzeczy. Wypalić znak, że to jest jego wielbłąd i drugie przedziurzalić mu nos i w ten nos wsadzić patyk rozszerzony na końcach.
Bo inaczej ten wielbłąd się nadaje tylko na pieczyste, jak nie ma tego patyka. Bo później, prawda, jak się takiego wielbłąda złapie, bierze jakiś kawałek sznurka, przywiązuje do tego, właśnie już uzdę i można z wielbłąda korzystać. Tu właśnie jest hotel Jurta nasz. Saksaułły. Takie sobie niewielkie drzewka. Bardzo ładne, rozmaicone w formie powykrzywiane przez robińskie wichury. I tutaj widzimy to drzewko pieniędzy, wystaje metr półtora na powierzchnię ziemi, a korzenie jego często sięgają na 15-20 metrów głębokości, żeby się do jakiejś wody tam dostać. No, tu jest taka historia, że człowiek niestety jest ułomny, bo musi jeść. I na tej pustyni trzeba było zacząć gotować. No więc nie gotowaliśmy jako opał do kuchenki, używaliśmy jakieś właśnie albo te saksaułły, z tym, że żeśmy brali tylko saksaułły takie już ususzone, nieżywe, ale podstawowym był kupa wielbłądzia. Suszoną kupę wielbłądzią się chodziło, zbierało i prawda, na tym się gotowało strawę i herbatkę poranną. No oczywiście jazda po tamtych terenach była pełna niespodzianek, bo jedzie się niby po równym, ładnym, nagle się samochód zapada. I tutaj widzimy, prawda, naszego stara 66 terenowego, które się wszystko zapadło, wpadł, prawda, jakieś bajoro pod to. No i tam się kopaliśmy parę ładnych godzin, żeby z tego wybrnąć, bo trzeba było się podkopywać. Z drugiej strony podjechał drugi dookoła nasz samochód, który wyciąga nas wyciągarką, no więc takie były różne perypetie. Po właśnie tych paru dniach dojechaliśmy do miejsca nazwanego Naranbuak, czyli Błękitne Źródło, gdzie było nasze pierwsze stanowisko. Tam były warstwy głównie eoceńskie, no i pod spodem była kreda. Miejsce wyglądało jak z obrazka. Już po tych dwóch dniach jazdy przez pustynię, gdzie tylko się wzięło czasami te saksały albo jakieś takie dziwne, jakieś krzaki takie rosnące, no to przyjechaliśmy do oazy. Zielona trawka, pięknie, ślicznie, ładnie i źródełko, rzeczka płynie kawałek. No zaczęliśmy tam stawiać namioty, za chwilę wiatr ustał i się okazuje, że miliony meszek nas zaatakowały. No więc obłęd, bo człowiek jest po chwili cały oblepiony. No, rozebraliśmy te namioty, z powrotem złożyliśmy i uciekamy z tego na tereny już pustynne bardziej. No niestety się okazało, że te meszki jeszcze tam doleciały. No ale przyszła burza i te stania namioty nam poprzewracało, także dopiero musieliśmy sobie jeszcze się przenieść kilometr dalej od tego, dopiero gdzie tych meszek nie było. Zresztą czasami też one nam potrafiły dolatywać. No i tam się rozpoczęły pierwsze prace wykopaliskowe. To polega na tym, że jak się szuka dinozaura, no tak jak u nas się szuka grzyba na przykład, tak? Idzie człowiek w pustynię, to znaczy nie w taką tą pustynię, bo trzeba znaleźć odpowiednie miejsca. Tam na terenach gobińskich od czasu do czasu padają deszcze, są ulewne i straszne i one przybywając z gór erodują i powodują powstanie systemu sajrów, czyli takich wąwozów. I się chodzi w tych wąwozach i patrzy się po prostu, czy gdzieś wystają jakieś kosteczki, czy nie wystają. Jak coś się znajdzie kosteczkę, to się podchodzi, zaczyna się grzebać, czy jest pojedyncza kostka, czy samogon, czy może, a nóż, nie daj Boże, będzie cały szkielet. No i w ten sposób tam rozpoczęliśmy te poszukiwania. Była to tam duża radość dla profesora Kazimierza Kowalskiego, szefa naszej ekspedycji, który był zoologiem i on te ssaki znajdywał, ale myśmy młodzi
rządni sławy chcieli szukać dinozaurów, tak? No a nie jakieś tam ssaki wielkości myszy, tak? No. No i w każdym razie po paru dniach tam pobytu w tym Narambułak pojechaliśmy, znaczy ja zostałem oddelegowany, wyznaczony na szefa obozu w Saganhuszu. To kilka kilometrów od tego, gdzie już były warstwy kredowe, gdzie były szanse na znalezienie tych, prawda, dinozaurów. Na początek dostałem tam Wojtka Skarżyńskiego do pomocy oraz robotników mongolskich dwóch. Tu jest to ochrona przed muszkami. Tutaj Wojtek z Wieśniem Baczkiem po wodę jechali do tego źródełka, więc odpowiednio się musieli zabezpieczyć, żeby te muszki ich tam nie zjadły żywcem. No, też przy okazji tam szukając tych kości spotykali się jakieś jaszczurki, skoczki, czasami takie, prawda, różne ciekawe zwierzątka, jakieś roślinki. No tutaj jest żuchwa jakiegoś mongoloterium, takiego nosorożcowatego z Osenu. Las. Las tutaj mamy, prawda, na pustyni Gobi. Tu właśnie bardzo romantyczne, prawda, miejsce z tymi saksałami. Tutaj już w Saganhuszu też był kolejny las. To jeszcze było niebezpiecznie, bo człowiek tam parę tych drzew, chce sobie odpocząć chwilę w cieniu i tam siada i za chwilę się okazuje, że cała kupa kleszczy na niego z tych drzew skacze, także nie było to dobre do wykorzystywania. I po paru dniach, prawda, chodzenia po tym Saganhuszu, gdzie właśnie najpierw znajdywaliśmy takie jakieś pojedyncze. Tu jest ogon dawczyna chyba znaleziony przez niego. To się tak wszystko nazywało, że sztylet Gwidona, później ogon dawczyna, noga Tereski, że coś takie było. O. I tam do nas przyjechała w odwiedziny pani przewodnicząca Jaworowska. Tutaj właśnie przywiozła pocztę, też jakieś listy tam przy okazji. Tu jest saksaum, który był drogowskazem, że od niego, prawda, się szło tu albo się szło tam. No i chyba trzeciego czy czwartego dnia pobytu tutaj ja sobie znalazłem, że ze zbocza wąwozu wychodzi kompletna czaszka tyranozaura z zębami, bardzo ładna. No i zaczęliśmy tam kopać. Praca była bardzo uciążliwa, bo jak ściana jest wąwozu, prawda, tutaj jest ta czaszka, parę metrów dalej jest kręgi ogonowe. Więc wysłałem teorię, że ten dinozaur w pozycji agonalnej, wygięty w łuk, leży pod tą, prawda, ścianą. No więc trzeba było skuć cały ten brzeg tego wąwozu. No i się okazało, że rzeczywiście tam, zgodnie z moją teorią, ten szcielecik wyszedł. Ładnych kilka, no prawie dwa tygodnie trwało odsłanianie tego sztyletu. Była to bardzo uciążliwa praca, bo czym bliżej tego, prawda, sztyletu, to skała była coraz bardziej twarda. Później musieliśmy badać, jaki on ma zasięg. Więc człowiek zasuwał młotkiem w dłuto, ale tu patrzył, żeby nie uszkodzić, więc bardzo często zamiast w dłuto walił się tutaj, prawda, w rączkę. Także to była praca dosyć taka, no tu jestem z tym moim sztyletem. Po odsłonięciu, prawda, sztyletu trzeba go jakoś zabrać.
No jak to ma 8 metrów długości w sumie, no to się nie weźmie w jednym zamachu, więc trzeba go było pociąć na kawałki i robić tak zwane monolity. Więc powiedzmy główkę się odcięło, tutaj operację się robiło prawie chirurgiczną, później dalej szyję i no i tak po kolei się, prawda, jego na takie części dzieliło. Później trzeba go było odciąć, odpiłować od podłoża i taki poszczególny kawałek się robiło monolit, czyli obudowywało się skrzynką drewnianą. Tutaj powiem, bo nierówno, no to trzeba było zadać to gipsem, wyrównać, odciąć, przewrócić, zrobić wieczko i w ten sposób był zrobiony monolit. No i w ten sposób zrobiliśmy 11 takich monolitów tego mojego szkieletu. No i teraz się okazało, że prawie byśmy go musieli tam zostawić. Bo to było mniej więcej 1,5 kilometra od naszego obozu, ale te 1,5 kilometra myśmy przechodzili na nogach. A to trzeba było tam dojechać samochodem i te monolity, których największy ważył 1,5 tony, załadować na ten samochód. I okazało się, że tam nawet terenowym samochodem dojechać nie można. I cały dzień straciliśmy na poszukiwanie drogi okrężnej, właśnie tam 11 czy 12 kilometrów w sumie wyszło, że po drodze, żeby dojechać do miejsca pracy, musieliśmy poszerzyć w jednym miejscu jeden wąwóz. Pobiliśmy rekord Sarachowic w wjeździe pod górkę. Ten star wojskowy ma wyciągarkę taką do siebie, no więc, prawda, jak nie mógł podjechać już nawet on pod to, to wbiliśmy łomy tam stalowe, które przywiązaliśmy tą wyciągarką i on się zaczął wciągać. I też był cud boski, bo nagle te łomy się wyrwały, jak to się naprężyło, przyleciały ze świstem wielkim nad samochodem i wbiły się w ziemię. Jakby nie daj Boże ktoś tam wstał z naszych, no to prawda, koniec. No ale jakoś się nam udało tam wciągnąć, bo wreszcie też taką jedną pogórkę żeśmy znaleźli, że ma dosyć jedną twardą warstwę, więc tu żeśmy dookoła to wyryli. Tą linę się tutaj przeciągnęło i się na to przejrzeli i pomocy tej góry żeśmy się wciągnęli, dojechaliśmy do miejsca znaleziska prawie. Oto widać ostatni kawałek, prawda, że musieliśmy przez jedno takie miejsce te wszystkie skrzynie przeciągnąć. Dopiero za tą górą był ten nasz samochód. No jak burłacy ciągną chłopcy, tutaj skrzynie z tym wszystkim. No tutaj już jest mój tarbozaur w Muzeum Ewolucji w Pałacu Kultury i Nauki, szkielet wypreparowany, po latach sobie przy nim stoję. Tutaj jest jego odlew, tak jak, prawda, był znaleziony. Tu inny, prawda, roślinożerny, znaleziony przez panią profesor Cielan Jaworowską, sztylecik. A tu jego model zrobiony w wielkości naturalnej. No tutaj w 1971 roku znaleziono znacznie większego, bo mój osobnik był młody, a tutaj, prawda, sztylet dorosłego tarbozaura. No i tak jak mój był stawiany w latach 60. po przyjeździe, to jeszcze wtedy uważano, że on chodził jak kangur, prawda, te tarbozaury, więc tamten szkielet jest zmontowany w takiej pozycji bardziej pionowej. Później się okazało, na skutek najbardziej nowoczesnych badań, że on biegał w takiej pozycji horyzontalnej, miał ciało ułożone i ten następny szkielet już jest tak, prawda, zmontowany. Teraz z życia codziennego. Jak teraz, prawda, czytałem ten pamiętnik, to tam się okazało, że prawie codziennie mieliśmy jakieś burze piaskowe, które najczęściej, prawda, te namioty nam wywalały. I tu, prawda, widać było,
taki jasny paszek gdzieś tam w oddali, prawda, tego też wskazuje, że jest ta burza piaskowa. No i tutaj się kiedyś w tej porze relaksowej, bo tam z powodu upału mieliśmy taki plan pracy, że powiedzmy o 6 wstawał dyżurny, gotował śniadanko i wszystko, o 7 budził towarzystwo i karmił, i przed 8 się szło do roboty, szukać czy już kopać, prawda, i do 12 trwał pierwszy dzień pracy. Od 12 do 4 była przerwa obiadowa, bo upał był taki, że nie dało się, prawda, wytrzymać, więc się szukało jakiegoś cienia, mieliśmy takie zadaszenia, albo się najwięcej wchodziło pod przyczepę, albo pod samochód, tam się wegetowało. I o 4, prawda, godzinie 16 szło się do dalszy ciąg pracy, do 20 albo do 21, prawda, drugi dzień trwał. No i właśnie tutaj w czasie takiego relaksu przyszła burza, tutaj stały naprzód się namiociki i nagle się wszystko wali po głowie. Tutaj Jurek Lefel dostał jakimś workiem, prawda, no, z wiórami drzewnymi, które były do tego, tutaj sobie leżymy, nie ma namiotu. I pięknie, prawda, to wyglądało. Z tym, że to było stosunkowo nieduże, tylko ten namiot zwaliło, trochę tam tak było, ale kiedyś przeszła trąba powietrzna. Pan doktor, późniejszy profesor Ryszard Gradziński, miał akurat wtedy dyżur. I ta trąba powietrzna zdemolowała nam obóz tak, że wszystko było rozruszone. I na szczęście szła takim paszem jakieś 60-80 metrów i na przestrzeni, nie wiem, może 800 metrów to było, tu leżał but, tu ręcznik, no tu łóżko, prawda, to wszystko. Także każdy później przylecieliśmy i każdy znosił ten dobytek rozciągnięty na przestrzeni prawie kilometra, na wielką kupę, i każdy tam później szukał, co jest jego. No, ale prawie wszystko odzyskaliśmy. Także takie były sobie tam warunki niezbyt czasami sprzyjające. Tu właśnie kolejna burza piaskowa idzie. Następne stanowisko Autan Uła, czyli Złote Góry. One jest z tego znane, że Autan Uła, znaczy Złote Góry, czyli tam od średniowiecza Chińczycy wydobywali złoto. I w kronice jakiejś z początku XVIII wieku jest napisane, że karawana chyba 17 wielbłądów z konwojem żołnierzy przez burzę piaskową została gdzieś tam. Prawdopodobnie, no, chyba tak duża, że ich zasypało i do dzisiaj, prawda, tych nie znaleziono, tych ani złota, ani wielbłądów, ani tego. Tak, oczywiście wpadliśmy w gorączkę złota i w każdą niedzielę biegliśmy na te wydmy szukać, że może gdzieś odsłoni się coś tam, cokolwiek, no, ale niestety nie trafiliśmy. Autan Uła znana jest jeszcze z tego, że tam Rosjanie odkryli tak zwaną modziwę smoka. Tutaj właśnie widzimy pozostałości tego. Tam było kilkanaście szkieletów tych wielkich, kilkunastometrowej wielkości dinozaurów kaczodziobych. I ponieważ skała była bardzo twarda, to Rosjanie, nie przejmując się za bardzo, wywierszyli dziurki tu i ówdzie. Wsadzili laski dynamitu i tą modziwę smoka wysadzili w powietrze, także sobie tylko wzięli te 6 czy 7 szkieletów, 2 stoją w Ulaanbator, reszta jest, prawda, w Moskwie. No i to bardzo imponująco wygląda, bo tutaj na przestrzeni kilkuset metrów są te rzeczywiście modziwa smoka, kości obok kości prawie, ale także już całego szkieletu tak nie można tam było znaleźć. Też przy okazji trzeba powiedzieć, że nie tylko sobie kopaliśmy, bo w niedziela była wolna, jak
tego. No i w niedzielę to sobie chodzili w te góry otaczające nas, bo tam się, prawda, szukało tych wielbłądów ze złotem. No i mieliśmy parę wejść tam na góry, bo kotlinę Dębek tu otaczają łańcuchy górskie, takie od wysokości 2200 do 2900 metrów mniej więcej. Także jesteśmy opisani w niektórych książkach takich taterniczych, alpinistycznych, że pierwsze polskie wejścia na Górban Sajhan czy na Nemek, to prawda, żeśmy tam dokonywali. No i z tych gór były piękne widoki na pustynię. To też tu można powiedzieć, to jest taki wąwozik, że jednak człowiek był w sumie bardzo niefrasobliwy. Bo powiedzmy, szedłem sam, czy powiedzmy z kimś tego, ale czasami sam się szło na taką wycieczkę. Góry prawie wielkości Tatr, mapy żadnej nie ma. No i człowiek wchodził na ten szczyt tam pracowicie, później schodził. No i też w niektórych miejscach było, że się schodził jakimś żlebem. I uskoki takie były. No jak za duży uskok, no to już by się nie dało rady, prawda? Tak to u nas było parę takich wypadków w Tatrach, że właśnie w ten sposób ci taternicy poginęli, bo nie mogli już iść ani do góry, ani do dołu, bo siedzieli na takiej półce. No ale jakoś mi się na szczęście udało. W Autan U było, się sypało bardzo dużo kości, ale niestety w większości to one były dosyć takim bardzo zwietrzałym, w dosyć słabym stanie zachowania, ale niemniej w 1965 roku w ramach trzeciej tej naszej ekspedycji Wojciech Skarżyński znalazł tam strzel tej Opisto Celicaudi, tego największego przeznalezionego roślinożernego dinozaura, który też jest wystawiony w Pałacu Kultury i Nauki. Tak, tu właśnie jest parę zdjęć wstawionych z tej następnej ekspedycji, co tego Opisto Celicaudi wydobyto. A tu jej sztylecik. No i też tam znaleźliśmy w tym straszne takie ręce, jak tarmozaur ma przednie kończyny bardzo malutkie, to tutaj, prawda, tam znaleziono takie wielkie i tylko takie ogromne ręce, więc nie wiadomo, jak to zwierzę wyglądało, bo do dzisiaj jeszcze jego samego nie znaleziono. Kolejne osłonięcie było Nemekt. To też, prawda, właśnie odkryte przez Rosjan w 1946 roku, gdzie był najbardziej taki malowniczy krajobraz, westernowy, prawie jak Grand Monument w Utah. Też Ostańce, no i tutaj też znaleźliśmy kilka ssaków łożyskowych. Tu jest taki wąwozik, gdzie obaję włosy straciłem życia, bo jak wyszedłem z niego, bo przebiegał dzejran, czyli antylopa, więc rzuciłem się bieniem, żeby go sfotografować, a w tym momencie rozległy się strzały, bo nasi Mongołowie na niego polowali. No. Tutaj też sztylet przez Magdeborsu Biały Nisko znaleziony, mniejszego jeszcze niż mój, tego tarmozaura, ale w znacznie gorszym stanie zachowania. I on jest właśnie też w tej wygiętej pozycji agonalnej, co te zwierzaczki, prawda, po śmierci następuje skurcz mięśni grzbietowych i go wygina w taki łuk. No i tutaj w tych górach Nemekt też, prawda, mieliśmy taki szczyt ponad 2800 metrów. No i tam po kolei chodziły
po dwie osoby ekspedycję, żeby ten szczyt zdobywać. Tam była taka dosyć historia, że myśmy z Wojtkiem mieli dosyć dużego pecha, bo to wyszliśmy sobie w sobotę po obiadku do podnóża gór, mieliśmy z 10 km, więc szło się 50 minut, 10 minut odpoczynku, 50 minut, 10 minut odpoczynku. Na plecach nieśliśmy każdy po 10 litrów wody, bo nie wiadomo, co tam będzie, a norma była taka mniej więcej, że 5 litrów na dzień się piło. No i tego dnia mieliśmy dlatego pecha, bo ustał wiatr. A dzięki temu gobiściemu wiatrowi jakoś człowiek mógł oddychać, a jak tego wiatru nie było, no to momentalnie się robi duszno i strasznie tak było. No i jak gdzieś tam na którymś tym postoju podszedłem trochę szybciej i sobie już patrzę się, jest te 50 minut minęło, więc padłem, siedzę i Wojtuś dochodzi i ja patrzę się, on jest cały biały. Oczy wyczeszczam, mówię, jak ty wyglądasz, jakby się mące usypał, jak tego, a mówi, ty też jakiś biały jesteś, zacząłem się oglądać, okazało się, że sól wyszła na nas. Liżemy, a to wszystko słone, także nastąpiło takie duże odwodnienie. No i tam, prawda, wreszcie doszliśmy po te górki i sobie tam pod taką ścianką się położyliśmy na noc, wypiliśmy tej wody do reszty, do tych 5 litrów, co na ten dzisiejszy dzień było. No i w nocy nie wiadomo, czy tam może Yeti chodził, czy ktoś, bo coś się na nas kamyczki sypały i coś tam szurało. No ale nie wiadomo, co, bo było ciemno. No. No i tu jest już z bliska widoczny ten wierzchołek, na który wchodziliśmy. No i tam po drodze zobaczyliśmy źródełko, nie źródełko, taką kałużę, jakiś tam, prawda, koń, wielbłąd, tam się z tego popijały, no ale na razie to ominęliśmy i poszliśmy sobie dalej. Przy źródełku były o takie sobie pazie królowej piękne motylki, które tam się okazało w górach chyba były najliczniej występujące, oraz szarotki, które u nas są pod ochroną, to tam w tych górach gobińskich one rosły. To była gehenna, bo człowiek szedł i po prostu padał na dziób, chwilę odpoczywał, znowu szedł i znowu się wchodziło. I później się kiedyś przekręciłem tak do góry tego i patrzę się, bo coś tak ściągnął wzrok, a tutaj nade mną krąży orzeł. Taki prawie 2,5 metra rozpiętości albo więcej skrzydeł. No i wydał taki skwir i zwinął skrzydła i taka kula na mnie leci. Boże, myślę sobie, Chryste Panie, przecież on baranowi potrafi rozwalić czaszkę, a jaka jest czaszka barania w porównaniu z ludzką, no ale on się jakoś zlitował, jakieś 20 metrów może nade mną rozprostał skrzydła, tak się przyjrzał, pokrążył i poszedł do góry. No i jak weszliśmy na szczyt, wreszcie to 11 takich orłów nad nami krążyło. I w sumie tam poszło 4 takie ekspedycje, żadnego orła nie widzieli. A myśmy z Wojtkiem mieli szczęście, żeśmy weszli na ten szczyt w towarzystwie 11 orłów. No i wracając, też mnie bardzo ładnie zapozowała kapra sybirika, czyli taki, prawda, koziorożec syberyjski. Teleobiektywem zdjęcie robione. To ja taki słuch, że chyba nie wiem, migawkę usłyszała, bo jak migawka kliknęła, to wtedy zaczęła uciekać i na drugim zdjęciu już tylko jej ogon tam było widać. No i później, jak żeśmy już schodzili ze szczytu, to przy tej kałuży myślimy sobie, Chryste Panie, wielbłąd, te dwa konie piją, no to może się dają, już prawie tej wody nie mieliśmy. Więc odpędziliśmy to towarzystwo i zaczęliśmy pogłębiać tą kałużę. No i się okazuje, że woda napływa. No myślę, że źródełko tutaj na te 2700, no to może jakieś tam tej ameby nie będzie. I wreszcie się opili tą wodą, ile wlezie. No,
nabraliśmy do manierek i zeszliśmy na dół. Jak zeszliśmy sobie całkiem już nisko, to nagle naprzód nas wyszło stado owiec i kóz. I dwóch chłopców na konikach, jak jechało, jak nam zobaczyło z daleka wielkich, dwumetrowych, gołych, brodatych, z wrzaskiem ambas, ambas, czyli Yeti, zaczęli uciekać. No ale jakoś opamiętali i po chwili, prawda, wrócili do nas i jakoś, że nie jesteśmy tym Yetim, no i coś tam gadali. Mieliśmy na szczęście jakieś takie cukierki czy czekoladę, to żeśmy im dali, więc dali nam butelkę wody, którą zresztą już mieliśmy świeżą, i kawałek sera. No, więc taka, bo tam była wymiana. Tutaj są kości z Altan-U. Opuszczamy kotlinę Nemektu i, prawda, przyjeżdżamy do Gór Vantes, gdzie niestety w hotelu Jurcie nie było już miejsc, bo był zajęty, więc pojechaliśmy kawałek za Gór Vantes i tam sobie żeśmy zanocowali. No i tu już dojeżdżając do Gurban Sajhan, trochę było więcej zieleni, więc więcej było tu tych jurt. No i tutaj sobie zrobiliśmy obóz w Gurban Sajhan na tych ponad 2000 metrów. To jak jechaliśmy w tamtą stronę, było to wszystko zasypane śniegiem. Teraz tutaj widzimy, jak ci sobie chłopcy też paszą kolejne stado, jakieś tam, prawda, trochę zieleni widać. No i też była bardzo ładna historia, bo tutaj płynęła rzeczka tą. Tego także tutaj nasz był obóz taki jednonosowy. Zrobiliśmy się tamę, że można się było w miarę dokładnie i ładnie w tej lodowatej wodzie tam sobie wymyć. No i przyjechaliśmy do Dałan Zadgad, stolicy województwa, gdzie też zastanawiający widok był piękny. Na głównej ulicy stał osioł i dumał nad marnościami tego świata. Tam żeśmy różne rzeczy załatwiali, to wszystko, a ten osioł tak stał mniej więcej przez ponad 2 godziny w takiej pozycji i rozważał sobie. No to oczywiście tam wzbudzaliśmy wszędzie sensacje i nas oglądali. W hotelu w Dałan Zadgad żeśmy zanocowali, gdzie był taki obraz idealizujący pustynię. I było to doświadczenie straszne, bo po iluś, no w prawie 2 miesiącach albo i więcej spania pod gołym niebem, to w tym hotelu to dziwne było, bo mi się wydawało, że ten sufit zaraz tam się zwali. Jak człowiek normalnie zasypia i patrzy w gwiazdy, to tutaj jakoś bardzo to dziwne było uczucie. No i Bańczak, nasze ostatnie stanowisko z Górnej Kredy, nazywane przez Amerykanie i odkryli, nazwali, przyjechali o zachodzie słońca, Flaming Cliffs, czyli płonące urwiska, to nazwali. I tam właśnie znaleźli te jaja dinozaurów między innymi i te ssaki łożyskowe. Tak, prace odchodzą, tam żeśmy znaleźli najwięcej protoceratopsów, kilka szaszek, pięknego, prawda, dinozaura pancernego, no i parę gniazd tych jaj dinozaurzych się znalazło. Tak. Też tam jest takie paręnaście kilometrów stanowisko już paleoseńskie było, Hasiatu, gdzie niestety nie udało nam się ani razu dojechać, bo wtedy akurat chyba ten nasz duży star pojechał do Ulaanbaatar z transportem Gnatów. No i tam próbowaliśmy, to ten star 25 to się ciągle tam zakopywał, tak że się przyjechało i trzeba było niestety wracać, że z słynnej go odsłonięcia Hasiatu nie obejrzeliśmy. Czaszka Argala, czy barana Ovis Amon. No i tu gniazdo jaj dinozaurzych.
drugie tu czaszka tego pancernego dinozaura. No i tutaj w muzeum ta sajchania właśnie stoi wypreparowana, tak jak to wyglądało, a tu rekonstrukcja i czaszki protoceratopsów. No i ssaki tych czaszki ssaków łożyskowych, bo jak wiemy, najbardziej prymitywną grupą ssaków są szczerbaki, tak? Czyli ten dziobak australijski, kolczatka, które nie mają sutek, tylko jak się małe wylęga, znaczy się urodzi, no to mamuśka się kładzie na plecach, naciska mięśnie tego i tu się robi rynienka i mleko występuje przez pory i ten mały to mleko zlizuje. Drugą są torbacze, gdzie małe kangurek się rodzi wielkości fasolki, musi trafić do torby, trafić na sutek, prawda, i się do niego złapać i prawda, się cały ten jego rozwój odbywa w torbie dosyć długiego czasu, no i dopiero później opuszcza. I są ssaki najbardziej wyspecjalizowane, do których my należymy, ssaki łożyskowe, gdzie małe się rodzi mniej lub bardziej wydarzone, no jak wiemy, prawda, różne, prawda, sarny, jelenie, one się rodzą po paru minutach, już są gotowe chodzić, a niektóre ssaki są jak człowiek, który przez rok leży w pieluchach i, prawda, jest niedojrzasty. No więc dotąd te ssaki łożyskowe do czasu, prawda, amerykańskich, prawda, nie były znane z ery mezozoicznej, tylko były znane już z ery kenozoicznej. I Amerykanie pierwsi znaleźli tam kilka czaszek tych ssaków łożyskowych w Bańzaku. No i to też było nasze zadanie, szukać tych czaszek. No i żeśmy zebrali ładną kolekcję. Wiedzieliśmy, że w sumie chyba około 80, z tym, że to później jeszcze były specjalne ekspedycje nasze w latach 66, 68, 69, ale to dwie, trzy osoby jeździły, głównie pani profesor Jaworowska, Hans Kosmulska i Wojciech Skarżyński, jeździli tylko do Bańzaku i tych właśnie szukali wyłącznie tych ssaków łożyskowych. Bo jeszcze nasze wyprawy kolejne były dwie, w latach 71-72. Też takie 12-osobowe. Miały być trzecia, 73, ale ona nie doszła do skutku, bo Mongołowie jakoś nie wyrazili zgody, w ramach których też, prawda, tam pracowano. No i tam, w tym Bańzaku, mieliśmy okazję wzięcia udziału w Nadomie. Nadom to jest takie, prawda, święto narodowe, które polega głównie na jedzeniu serka, picia kumysu i caganarki, czyli chodzi o bimbru pędzonego z koziego mleka, no i zawodów sportowych. Panie, widzimy, są poubierane w stroje bardzo uroczyste. Tutaj jest dziewczynka, która wygrała wyścigi konne. Co znaczy, tam wchodziły wyścigi konne, strzelanie z łuku i zapasy. Tutaj zawodnicy od zapasów wchodzą. Zapasy polegają na tym, że oni się zbierają, no i trzeba przewrócić. Tego to oglądaliśmy. No. No i też tam była scena, że Wojtuś wsiadł na konia i koń go zwalił i uciekł w pustynię. No i tutaj panowie Mongołowie z arkanami ruszyli w pościg za tym koniem. No i też między innymi jeden pan wsiadł na motocykl i my się patrzymy, a to jest motocykl marki Junak, czyli polski. I też tego konia tam ganiali, no ale go złapali na szczęście. No i tutaj też przy okazji jakiegoś w tych górach Górbal Sajchan zdobyliśmy ten najwyższy szczyt 2900 z hakiem, tu wchodzimy sobie. No i tu właśnie szarotka.
I tutaj już w tym Bajzaku zakończyliśmy naszą działalność naukową. Odbywało się kilka kursów, bo trzeba było ten materiał zwozić do Ulaanbaatar. No i część kopała, a część jeździła samochodami, prawda, te monolity rozliczne się do Ulaanbaatar woziło. No to zakończyliśmy, prawda, w ten sposób naszą wyprawę na pustynię Gobi. Przyjechaliśmy do Ulaanbaatar, gdzie to wszystko trzeba było już przygotować do transportu kolejowego do Polski. No dzisiaj możemy sobie oglądać Muzeum Ewolucji w Pałacu Kultury i Nauki, to co żeśmy tam na pustyni zdobyli.